Piękna pogoda za oknem, mamy wzrosty na Ethereum i na Bitcoinie, dzisiaj trochę o mojej strategii, dlaczego podjąłem decyzję o realizacji zysków, porozmawiamy również sobie o Binance, o Coinbase, o Dubaju i oczywiście najważniejsze wiadomości z rynku. Cześć, z tej strony Maciej. Witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Mamy piękną pogodę, mamy środę 20 lipca, a my oczywiście cały czas, nieważne w jakim miejscu jest rynek, lecimy z kryptowalutami, bo tylko jeżeli jesteś na bieżąco z rynkiem i tylko jeżeli pilnujesz swojego portfela, możesz na tym rynku robić dobre wyniki. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, łapa w górę, subskrypcja po to, żeby być na bieżąco z każdym moim materiałem. Jeżeli uznacie, że jest jakaś wartość standardowo, łapa w górę. Oczywiście, komentarz no, i oczywiście, ja nie jestem doradcą finansowym, nie jestem doradcą inwestycyjnym. Wszystko, co mówię w tym materiale, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Oczywiście, przypominam na początku o naszej stronie internetowej: konkurs wakacyjny na zdjęcie albo z gadżetami kryptoekipy, albo z jakimś motywem krypto. Warto zawalczyć tutaj o gdzieś tam nagrody. Przypominam o naszych grupach: przede wszystkim grupa Hyde Park i grupa Edukacja. To jest absolutnie fundament. Warto tam być. Dostaję wiele zapytań na Priv. Nie jestem w stanie odpisywać, więc warto dołączyć. Naprawdę wiele tysięcy doświadczonych osób każdego dnia pomaga wam w krypto. No i nowa rzecz na naszej stronie internetowej. Mamy przy współpracy z Aritem swój własny mini kantorek do wymiany kryptowalut. Możecie kupić Bitcoina, Ethera i oczywiście Tetera. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli chcecie kupić krypto, to róbcie to przez kantorek Krypto Ekipy. To co bardzo ważne, to oczywiście 9 września Kryptowers. Warto się słuchajcie zarejestrować. Przypominam, event jest darmowy, natomiast trzeba zrobić rejestrację. Po pierwsze, ilość miejsc jest ograniczona. Oczywiście, Pałac Kultury, Kinoteka, dwa piętra. To nam daje dużo możliwości. Wpuszczenia i zrobienia eventu ma kilka tysięcy osób, ale musimy mieć to mniej więcej przeliczone. Także jeżeli wiesz, że tego dnia będziesz w Warszawie, jeżeli chcesz być z nami na największym w Polsce krypto-evencie, chcesz się spotkać, porozmawiać nie tylko ze mną, ale z wieloma, wieloma wartościowymi ludźmi z rynku kryptowalut, to warto się zarejestrować. Link do Kryptowersa, do rejestracji również tutaj u góry na stronie kryptoekipa.pl oczywiście słuchajcie, patrzymy na to co się dzieje na, na rynku kryptowalut i tu jest taki fajny mem, który doskonale oddaje nastroje, które pomują na rynku krypto zobaczcie, że jeszcze niedawno to było tak że kiedy mieliśmy załamanie na bitcoinie i na altcoinach i na ethereum to spadek z 1900 na 1400 wywoływał u nas smutek otwarcie buzi i gdzieś tam czuliśmy, że jesteśmy w beście, wszystko spada natomiast kiedy ethereum spadło w okolice 1000 dolarów i wróciło na 1400 a teraz na 1500 to jesteśmy słuchajcie Zadowoleni. Tak działa ten rynek, każdy portfel jest inny, i czasami jest tak, że ta sama cena w innym okresie działa po prostu inaczej. Zacznijmy sobie, słuchajcie od Coin Gecko, zobaczmy, co tam w ogóle się dzieje. Bitcoin 23679, a więc mamy bardzo fajny wzrost. Obecnie jesteśmy 65% poniżej ATH, które było na poziomie 69 tysięcy dolarów i niesamowity wzrost 7 dni 22%. Jeszcze lepiej poradził sobie Ether, tak jak ostatnio o tym mówiliśmy przez wiele, wiele miesięcy, że czekamy na Mergea, czekamy na Ethereum 2.0, czekamy na dobre informacje i to się wydarzyło słuchajcie, 1587, 2,5% jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny. I ponad 50% wzrost na Ethereum, jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni. Altcoiny, również niektóre radzą sobie bardzo dobrze. Dzisiaj w ogóle jest zielono, po 10% gdzieś tam wiele pozycji zrobiło. Jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, również wiele pozycji wraca. Z moich pozycji oczywiście to, co najważniejsze, Ether i Polygon, a więc dwa gdzieś tam altcoiny, które są w tym moim pierwszym, najważniejszym portfelu. Jeżeli chodzi, słuchajcie o moją strategię, to oczywiście zastanawiamy się cały czas, w jakim miejscu jest rynek, i gdzieś tam zrobiliśmy ankietę. Obecnie mamy około tysiąca głosów, także zagłosujcie, wejdźcie na Twittera. To jest bardzo ważne, żeby te statystyki pokazywać i sprawdzać nasze wspólne nastroje, które są na rynku kryptowalut. No i zapytałem was, w którym kierunku idziemy. Jak widzicie, rynek 7% uważa, że wraca HOSSA, 76% uważa, że jest to chwilowa poprawa i liczy na spadek, i gdzieś tam około 17%, że będziemy mieli stabilizację, będziemy szli bokiem i ten okres. Ok okres wakacyjno-wrześniowy będzie po prostu okresem bardzo, bardzo spokojnym. Jeżeli chodzi o mnie, ja jestem również w tej grupie, że uważam, że jest to chwilowa poprawa i liczę na spadki, dlatego to, co ja robię od ostatnich dni, tak jak wczoraj Was poinformowałem na live, to realizuję zyski. Zyski z moich pasywek, całego etera, którego kupowałem za 1000, 1100, 1200 dolarów, bitcoina kupowanego po 19-20 tysięcy dolarów, sprzedałem, wyszedłem do stablecoinów i czekam na to, co się wydarzy. Sprzedałem również Część mojego portfela, który buduję publicznie, a więc z tych pasywek. No i teraz, dlaczego taka decyzja? Uważam, że to pomoże mi przygotować się na każdy scenariusz. Po pierwsze, moje stablecoiny wróciły do mnie z bardzo dobrym zyskiem, czyli zrealizowałem swój największy plan. Ja jestem inwestorem i muszę na rynku kryptowalut zarabiać. I teraz ostatnio mamy słabszy okres: pasywki płacą mniej, gdzieś tam private sale w ogóle są bardzo słabo, dlatego że wiele pozycji jest poniżej tego, co gdzieś tam wchodziłem. Więc taka realizacja zysków, gdzie jest bardzo dobry, bardzo dobry zysk, była mi potrzebna. I teraz, oczywiście, sprzedałem tylko te pozycje, które skupiłem kupowałem na dołkach i to nie wszystkie. A więc częściowo zrealizowałem zyski. Jeżeli pójdziemy w dół, jeżeli Ether wróci na 1100-1200 dolarów, co może wydarzyć się tak naprawdę w 48 godzin. Jeżeli Bitcoin wróci na poziom 20-21 tysięcy, odkupię to, co sprzedałem i odłożę zysk w stablecoinach. Jeżeli pójdziemy w hossę, tak jak niektórzy mówią, że już się Bessa skończyła, była bardzo krótka, no to mam stablecoiny, żeby reagować, mam stablecoiny na to, żeby dokupować swoje ulubione altcoiny i łapać nowe projekty. A więc dla dla mnie jest to sytuacja win-win, -win, ale oczywiście, tak jak informowałem na live, tak informuję dzisiaj w pobudce, że ja swoje zyski po prostu zrealizowałem. Jeżeli chodzi, słuchajcie o ważne rzeczy, oczywiście kolejny bardzo udany lunchpad na Bybicie. Tym razem razy 3, razy 4, razy 5 można było złapać. Ja trochę przespałem, razy pół, co dało mi, słuchajcie, około tutaj 30 dolarów na czysto. Natomiast, jeżeli chodzi, słuchajcie o jeżeli chodzi o lunchpada, to cały czas uważam, że warto tutaj po prostu brać udział i warto to robić, dlatego że to jest jedna z niewielu pasywek. Natomiast, tak jak mówię, jedni łapali razy 3, jedni łapali razy 5 to nie ma żadnego znaczenia. No i znowu pojawia się pytanie: loteria, czy jednak bity? Tak jak wiecie, ja tych bitów mam 8000, i tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą alokację, to dostałem około 30% więcej niż osoby, które miały loterię za 100 dolarów. Więc ja cały czas uważam, że jeżeli masz. Poniżej 4000 bitów, no to warto korzystać z loterii, dlatego że jeden dobry lunchpad, nawet jeżeli 2-3 razy nie trafisz, pechowcy najwięksi nie trafiają 4 razy. Wiem, że i takie są osoby, między innymi Piotr od nas z kryptoekipy. Natomiast ja uważam, że przy małej ilości bitów warto korzystać z loterii, dlatego że gdzieś tam, jeżeli macie małą ilość bitów, ta alokacja jest mała, gdzieś tam udaje się ugrać 5, 7, 10 dolarów. A tutaj jednak do tej pory przy tych zwrotach za jeden ticket od 50 do 100 dolarów, a więc nawet jedna loteria ma. 4 da Wam więcej niż 4 czy 5 alokacji na bitach, ale to zależy od tego, ile tych bitów macie. Do wydarzeń i do naszych projektów dzisiaj nie będzie długo, dlatego że zaraz mam spotkanie z MIMDAO, nagrywamy kolejny materiał, robimy dla Was aktualizację. Oczywiście, Dubaj to jest miasto kryptowalut wielokrotnie osoby, które działają na rynku krypto z polskich projektów, przedstawiają Dubaj jako tą stolicę kryptowalut, gdzie duży biznes spotyka się z kryptowalutami. Dubaj planuje stworzyć 40 tysięcy miejsc pracy do 2027 za pomocą, uwaga, Metaverse. I słuchajcie, mamy tutaj informację, że w mieście działa ponad 1000 firm z branży Metaverse i blockchain. Duże wydarzenie, naprawdę dużo się dzieje. Widać, że również Szejkowie, również Dubaj, również ten świat finansowy szuka możliwości wspierania startupów, które będą w trend Metaverse, NFT, blockchain, i tam chcą inwestować swoje pieniądze. Jak dla mnie, gruba i dobra informacja. Oczywiście, ostatnio mówiliśmy o tym, że Coinbase z reflinki w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj mamy informację, że Binance wyprzedził Coinbase, jeżeli chodzi o liczbę przechowywanych bitcoinów. Tak jak wiecie, dla mnie Binance jest to lider z rynków. rynku. Od dawna działam na Binance, inwestuję tam również w ich token. Jest to najważniejszy token, jeden z ważniejszych tokenów, bo oczywiście na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o moją inwestycję, jest cały czas kroma leżący do ekosystemu Crypto.com, ale Binance to jest druga pozycja, a więc cały czas inwestuję gdzieś tam w BNB i to jest dla mnie bardzo ważne, bo liczę, że wraz z rozwojem giełd te Tokeny będą się rozwijać, ale mówiłem o tym setkim razy, mówiłem o tym w ostatnim filmie, więc nie będę tego powtarzał. Natomiast cieszy mnie to bardzo, że Binance pnie się po schodkach, słuchajcie, tak mocno. Bank centralny, kryptowaluty odgrywają ważną rolę w przyszłym ekosystemie, w przyszłym systemie finansowym. Oczywiście cały czas patrzymy na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, patrzymy na oczywiście stopy procentowe, patrzymy na to, co robi Fed, patrzymy również na to, co dzieje się z sekiem, jeżeli chodzi o pozywanie poszczególnych projektów. Patrzymy o te sprawy projektów seafajowych, które będą się toczyć na terenie Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj w mojej prywatnej opinii kryptowaluty będą i odgrywają już ważną rolę, więc tutaj się zgadzam z bankiem centralnym. Natomiast oczywiście oni chcą to gdzieś tam regulować, ale to jest taki artykuł, warto go przeczytać, który gdzieś tam pokazuje, że jesteśmy w miejscu i nie da mas się zatrzymać, nie da masz się wygonić, sympatyków kryptowalut i nie da wygonić się blockchaina. Jeżeli rozmawiamy o przyszłości finansów, takie jest przynajmniej moje prywatne zdanie. Oczywiście ostatnio mówiliśmy dużo o FTX-ie. I mamy informację, że CEO FTX wydał na ratowanie innych firm z branży około 1 miliard dolarów. Tak jak wiecie, FTX wspierał te projekty, które być może nie bankrutują. Nie bankrutują z powodu tego, że mają zły produkt, ale poprzez te problemy, które były właśnie związane z płynnościami, z pożyczkami, z tym, co działo się na DeFi, tym ciągu, ciągiem wydarzeń, który został gdzieś tam zapoczątkowany właśnie upadkiem ekosystemu Terra Luma. No to tutaj takie projekty, które mają problem z płynnością, zostały jak najbardziej przez tutaj tutaj FTX wsparte i uważam, że branża powinna się wspierać. Wielokrotnie mieliśmy przykłady, kiedy to Binance współpracował z Kucoinem na przykład i wiele innych rzeczy, kiedy gdzieś tam przy hakowaniu czy przy problemach z płynnością jedna giełda czy jeden projekt pomagał drugiemu i tak być powinno. Trzeba się wspierać, dlatego że dużo złych wydarzeń na rynku krypto to jest szkoda dla całej branży i jeżeli mamy się rozwijać i ktoś ma narzędzia i możliwości tak jak ma FTX, powinien z tego korzystać, natomiast nie warto ratować projektów, które same Popełniły wiele błędów, mają, mają słaby produkt, kombinują i gdzieś tam widać, że te ich problemy nie biorą się z kryzysu, na przykład płynności. Także tutaj FTX musi wybierać bardzo, bardzo skrupulatnie. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej oczywiście mamy coraz więcej możliwości, jeżeli chodzi o integrację blockchaina i sportu. Przygotowuję Wam dużą aktualizację do ekosystemu Chiliz, to się wszystko niesamowicie rozwija i teraz to jest to, co mówiłem wczoraj na live. Mimo problemu na rynku kryptowalut, mimo kryzysu płynności, mimo spadku na rynku krypto, cały czas giganci krypto inwestują w sport. Ostatnio OKX Manchester City, to Wam pokazywałem. Mamy teraz informację tutaj z Komparika, że jedna z zawodniczek UFC, a więc jednej z największych federacji mieszanych sztuk walk właśnie na świecie będzie zarabiać tylko i wyłącznie w Bitcoinie. Takie rzeczy się dzieją oczywiście, to jest kropla w morzu, to są gdzieś tam pojedyncze przyk przykłady, pojedyncze przypadki, ale to właśnie krąża, kropla drąży skałę. Często Wam to powtarzam, kropla drąży skałę i te małe rzeczy, które dzieją się w świecie krypto, kiedy małe państwa, być może nic nie nierzacące gospodarczo na świecie, zaczynają implementować Bitcoina, kiedy kolejne fundusze zaczynają wchodzić, kiedy kolejne kluby sportowe zaczynają wprowadzać fantokeny. kamery do kamyczka i budujemy absolutnie, absolutnie coś dużego. Także moim zdaniem dla sportu to jest mega informacja i tak jak Wam mówiłem, ja uważam, że krypto i sport to jest trend na przyszłą hostce i na przyszłe lata. Szybko słuchajcie do naszych projektów. Żeby nie robić dzisiaj za długo, oczywiście ostatnio pokazywałem Wam tego bota na krypto.com, kto jeszcze nie widział, macie film na moim kanale, można do tego wrócić, gdzie możecie sobie od razu ustawić, żeby kupować za stałe kwoty wybrane kryptowaluty albo sprzedawać. No i mamy bardzo fajną rzecz, słuchajcie, mamy taką akcję, że jest pula do podziału właśnie tutaj 5 tysięcy w kro. 5 tysięcy dolarów kro dla osób, które z, złożą takiego bota, założą takiego bota. Jak to zrobić, pokazywałem, a więc do 3 sierpnia ta akcja potrwa. Moim zdaniem warto z tego skorzystać. Oczywiście. Regulatorzy bardzo mocno sprawdzają pewne giełdy. Jedne nie dają rady, inne dają. Mamy informację o tym, że również Crypto.com bardzo dobrze radzi sobie we Włoszech i mamy informację o tym, że tutaj dumnie ogłaszają, że dostali właśnie tutaj pozwolenie od regulatora włoskiego na również tutaj prowadzenie działalności. Także naprawdę duża, duża informacja. Zresztą nie tylko, nie tylko Crypto.com, bo jeszcze inne giełdy również we Włoszech takie pozwolenia jak najbardziej dostają. To, co dzisiaj bardzo ważne, słuchajcie, to... Nasza akcja na bajbicie została zakończona, i dzisiaj wlecą informacje na temat dużego konkursu dla traderów grających na dźwigni, na derywatywach. I tutaj również robimy tak, jak w bajbicie, że zakładamy naszą ekipę. Przed chwilą wystartowaliśmy, dodałem na razie diabła. Te wszystkie informacje pójdą właśnie tutaj na nasze sociale. Jeżeli grasz na dźwigni, tradujesz na kukojnie i chcesz z nami razem zawalczyć o tą główną nagrodę, warto dołączyć. Wszystkie linki macie na grupach, na naszych socialach I standardowo, jeżeli uda tutaj się cokolwiek wygrać poleci to wszystko w nagrody dla was, a już niedługo damy wyniki również tego, ile udało nam się dostać od Baybita transparentnie i za to tak jak informowaliśmy was na live, zrobimy sobie, słuchajcie, kalendarze. Także mega rzecz, myślę, że warto dołączyć jeżeli oczywiście grasz na dźwigni jeżeli i tak to robisz, to porób to przez chwilę na KuCoinie z nami i być może będzie wynik a jeżeli nie robisz tego tak jak ja bo ja bardziej się bawię drobną kwotą 100-200 dolarów no to po prostu nie dotykaj bo dźwignia, tak jak wiesz, nie jest dla każdego. Mamy duże partnerstwo Pirates of Ireland, oczywiście mamy tutaj partnerstwo ze Star Heroes, a więc projekt robiony między innymi przez pana Paragrafa będą z nami na Kryptowersie, więc na pewno nagramy wywiady, przepytamy na jakim etapie jest projekt, szykujemy również coś, coś dużego. Także fajnie również, że te projekty, które my znamy i lubimy, zawierają ze sobą partnerstwo. To, co jeszcze jest bardzo ważne, to oczywiście Real Fever. Pamiętajcie, jeżeli jesteście w jakichś projektach, trzeba szukać możliwości pasywnego zarabiania. I mamy tutaj staking tokena Fever. A gdzieś tam, słuchajcie, po weekendzie wleci filmik, w jaki sposób tutaj dołączyć do naszych lig. Będziemy mieli dla Was również konkurs. To wszystko dla Was. Mamy momenty piłkarskie od Real fibra Także powstają nowe ligi: jest włoska, Bundesliga, angielska, hiszpańska. Także najlepsze ligi. Można się pobawić, potypować mecze. I są nagrody w Feverze. A jeżeli, jeżeli macie fibra to warto wrzucić go na staking, żeby. Pracował pasywnie. Pytaliście mnie o Wemixa. Tak jak wiecie, jestem po jednych zakupach i to jest jedna z nowych pozycji, które wybrałem do portfela. I nie będę dzisiaj tego omawiał, tylko zwracam uwagę na to, żeby przejrzeć sobie stronę, wszystko przeanalizować, a ja już niebawem przygotuję Wam film na temat pięciu tych nowych pozycji, które wybrałem do swojego portfela. No i oczywiście na koniec, ażżrz. Dzisiaj kończymy pierwszą misję. Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział. Już niedługo nowa misja będzie rozpisana. Także warto, warto, jeszcze raz warto. Pamiętajcie, że gdzieś tam można dołączyć również w późniejszej misji. A więc jeżeli się nie wyrobiliście, to jesteśmy oczywiście do waszej dyspozycji. Wszystko oczywiście jest na grupach. Na dzisiaj to by było na tyle. Działamy. Ja siadam już do nagrywki z MIMDAO. Zostaw łapę w górę. Zostaw komentarz. Udostępnij to na Twitterze. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.